Znajdujemy się za kulisami koncertu Chwała Ukrainie, ze mną Paweł Delong. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, w jaki sposób my możemy, właściwie wszyscy artyści i ludzie też właśnie poza tym obszarem, pomagać dalej osobom z Ukrainy, wspierać ich, ponieważ no, dzisiaj mamy właśnie koncert, piękną inicjatywę, gdzie polscy ukraińscy artyści pomagają, wspierają, ale co jeszcze możemy zrobić? No ja myślę, że w obowiązku osób publicznych na pewno leży to, aby wspierać, aby komunikować, aby mówić o tym, co się dzieje oczywiście na Ukrainie, mówić o inicjatywach. Sami też możemy inicjować pewne zdarzenia, zbiórki, przekazywać informacje. Powiem szczerze, no to jest trochę taki ruch wszystkie ręce na pokład, tak? I one bardzo często mają, szczególnie w tej początkowej fazie, miały charakter taki spontaniczny. Przyłapał po mnie trochę tak na gorąco, co jeszcze możemy zrobić. No myślę, że dużo pracy jeszcze przed nami. Tak? Nie, dużo pracy jeszcze przed nami, bo wojna na pewno idzie ku końcowi. Ale to nie jest koniec trudnej sytuacji Ukrainy. Ona będzie cały czas potrzebowała wsparcia, więc myślę, że są potrzebni ambasadorzy. No my też długo się odbudowywaliśmy po wojnie jako Polska. No, tak naprawdę Polska ruszyła po 1989 roku, w momencie, kiedy uzyskała pełną niepodległość. To będzie długotrwały proces. Ważne, żeby Ukraina zbudowała swoje bezpieczeństwo i w tym jej trzeba na pewno pomóc. I to takim szerokim frontem. Od polityków, przez kulturę, przez wymianę kulturalną. Więc mam nadzieję, że po prostu my również będziemy jeździli z różnego rodzaju inicjatywami artystycznymi, które będą szerzyły przede wszystkim porozumienie i przyjaźń po prostu polsko-ukraińską. Bo dobry fundament został zbudowany. Ja już teraz zachęcam Państwa, wspierajcie, róbcie, angażujcie się, bo nie ma końca, to jest dopiero początek tych akcji. To proszę jeszcze powiedzieć w takim razie, co słychać u Pana, jeśli chodzi o takie projekty zawodowe, medialne, czy jest coś nowego? No mam nadzieję, nie chcę w tej chwili zapeszać, ale pracuję nad jednym dokumentem, który jest poświęcony właśnie Ukrainie i mam nadzieję, że dojdzie do finalizacji. Na tym bardzo zależy, bo to jest potrzebne teraz, dziś. No i mam nadzieję, że się pojawi na rynku w Polsce serial, który miał premierę 20 grudnia 2021 roku, w zasadzie przed dzień wojny, Kawa z kardamonem. I że ten serial będzie mógł widz w Polsce zobaczyć, również Ukraińcy, którzy są w Polsce. No i mam oczywiście jakieś różne inne swoje projekty już zawodowe. No to w takim razie ja tutaj zapraszam do obserwacji Pana Pawła na Instagramie, w social media, żeby po prostu widzowie byli na bieżąco. To czego mogę życzyć Panu? Ja myślę pokoju. Mam nadzieję, że jeszcze raz dobro zwycięży i prawda. I życzę Ukraińcom z głębi serca, żeby budowali swoje bezpieczeństwo, żeby ta wojna była wygrana. To jeszcze od siebie dużo zdrowia i samych sukcesów zawodowych. Dziękuję.